Jest piątek, jest co nowego. Cześć, tu Ania. Nie ma co przedłużać, bo przedmiot czeka. Dzisiejszym przedmiotem jest znowu kubek. Ania, ile możesz nam kubków pokazać? Otóż odpowiedź mi dużo. Jeżeli będą fajne, to pokażę. Będę wam pokazywać co tydzień jeden kubek. I ten kubek jest rewelacyjny, bo ma taki cudowny napis: padłaś, powstań, popraw koronę i zasuwaj. No i co tu dużo mówić? Przesłanie jest zacne, taki kubek już sam, nawet bez napoju, nawet bez kawy, pobudza do działania i mi się naprawdę ten napis podoba. Pokazywałam koleżance przed chwilą, tuż przed nagraniem właśnie co pokażę i ona zobaczyła ten kubek i mówi: o nie, ja go muszę mieć. No i co tu dużo mówić, no trzeba go mieć. Mi się tak bardzo podoba. Jest taki fajny, mocny i to jest taki przekaz pozytywny, jaki ja bardzo, bardzo lubię i pewnie chętnie bym z niego piła. Ciekawe, ile jeszcze tam pozytywnych kubków czeka na mnie w internecie. Kolejną rzeczą jest zwiastun i ja zastanawiałam się, czy mogę tu umieścić zwiastun filmowy, ale oczywiście, że mogę, bo to jest mój program. Ale zwiastun to jest filmu Body Ciało. Prosiłbym, żeby Ola została u Państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. Olga, jest zajęcie, już zaczynam, chodź. Nie wyjdzie stąd, póki nie zje. No jedz, kurwa, bym się jarać chcę. Już pisałam na Facebooku, że jaram się tym zwiastunem jak dzika norka, ale jak mogłam o tym nie powiedzieć, bo ja po prostu przeżywam go jakoś tak niesamowicie. Ja dawno nie przeżywałam żadnego zwiastunu tak mocno. Coś czuję, że film będzie lipą, bo jak, zawsze tak jest, że jak ja przeżywam jakiś zwiastun tak super, super mocno, to wtedy potem film niezwykle rozczarowuje, ale po prostu zwiastun jest mega, tak mi się podoba. Muzyka na końcu, tam jest po prostu 15 sekund dosłownie muzyki. Nasi bliscy zmarli są przy nas. Wierzę w to. Ja od tygodnia w kółko odsłuchuję te 15 sekund tego delikatnego pianinka, które mi się tak podoba i tak mi wpadło w ucho. To, co się tam dzieje i ta dziewczyna, która ma tak specyficzną urodę, ta anorektyczka. Zaraz zajmę to. Chciałabym mu jebnąć. Niech się pani nie wtrąca, dobrze? Za to, że mama umarła. Mnie tak zafascynowała i na końcu, kiedy ona się uśmiecha, po prostu... Ja nie wiem, co mi ten zwiastun zrobił tak naprawdę, że ja się tak nim ekscytuję, ale już po prostu dzisiaj idę do kina i mam nadzieję, że będzie super i trzymajcie kciuki, żeby było naprawdę fajnie, po prostu 3 tygodnie już mnie trzyma, na początku trochę mniej, a ten ostatni tydzień to po prostu ja już filuję i nie wiem, co mi się dzieje. 2 dni temu dzwoniłam do Trójki jak plana, żeby wygrać bilet na przedpremierę i no i nie wygrałam, będę musiała jeden dzień dłużej czekać na to, żeby zobaczyć go w kinie, ale co tam, będzie fajnie. Widzicie ten talerz? Pewnie go dobrze znacie, pewnie widzieliście go już nieraz. Talerz kosztuje 880 zł, ale nie będziemy mówić o talerzu, tylko będziemy mówić o kobiecie, która jest na tym talerzu. Jest to Lina Cavalieri. Lina Cavalieri to jest babka nie dzisiejsza trochę, bo ona urodziła się w 1874 roku, ale co to za kobieta? Słuchajcie tego. Ona zaczynała od tego, że sprzedawała na ulicy kwiaty, ale zaczęła śpiewać w kawiarniach. Potem stała się tak popularna, że zaczęła śpiewać w salach koncertowych. No i spoko, byłaby śpiewaczką tamtych czasów, ale ona chciała jeszcze więcej. I z uwagi na to, że chciała jeszcze więcej, to zaczęła też trenować śpiew operowy. Po czasie wystąpiła w swoim pierwszym koncercie operowym. Oczywiście publiczność ją zjechała, nikomu się nie podobało, wszyscy uważali, że ona nie potrafi śpiewać. Ale ona się nie poddała i po tym pierwszym nieudanym występie ćwiczyła jeszcze rok i wystąpiła kolejny raz. Okazało się to ogromnym sukcesem, wszyscy oszaleli na jej punkcie. No i spoko, fajna kariera śpiewaczki. Ale Lina była jeszcze do tego bardzo piękna i była
wybitną kobietą, w sensie wszyscy mówili o tym, że najpiękniejszą kobietą świata. Była tak pierwszą tak mocno fotografowaną gwiazdą, to było przecież bardzo, bardzo dawno temu. I wszędzie sprzedawały się pocztówki z jej wizerunkiem, bo wszyscy uważali, że jest ideałem. I na tej fali otworzyła taki salon kosmetyczny w Paryżu, gdzie wszystkie kobiety chodziły, bo wszystkie chciały być takie piękne jak Lina. Potem ona otworzyła całą sieć tych salonów kosmetycznych. No i wydawałoby się, że to jest koniec, ale nie, bo Lina jeszcze zaczęła grać w filmach niemych. Także mamy taki pełne spektrum, po prostu dziewczyna nie poddawała się, robiła wszystko i wszystko jej świetnie wychodziło, nie za pierwszym razem, ale potem tak. Ja w życiu bym tak nie umiała, gdyby mnie wyśmiała jakaś sala koncertowa i ludzie by mi powiedzieli, że nie potrafię śpiewać, to bym w życiu więcej nie zaśpiewała, a ona miała w sobie taką siłę, że no, że chciała i robiła i to jest po prostu tak niesamowite, ale to jeszcze nie koniec, bo wracamy do talerza. Lina nawet po śmierci nie pozwoliła o sobie zapomnieć, bo 100 lat później, po tym jak ona się urodziła, mężczyzna, mianowicie Piero Fornasetti, zobaczył ją w starej gazecie francuskiej i tak mu się spodobało to zdjęcie, że zaczął ją umieszczać na talerzach i na różnych gadżetach. I po prostu on tych talerzy zrobił kilkaset wzorów, bardzo różnych. Te talerze stały się kultowe. Zresztą do tej pory są, bo one już trochę lat mają, Piero już ich nie produkuje i one są niezwykle w cenie. Kolekcjonerzy designu kochają te przedmioty i one są kultowe. Już się robi tapety z tymi talerzami, okładki zeszytów z tymi talerzami i w ogóle wszystko. I on na bazie jej wizerunku wymyślił takie już obrazki właśnie, niektóre surrealistyczne, niektóre nie, ale po prostu niesamowita kobieta, która potrafi nawet po śmierci robić karierę, nawet po śmierci mistrza, który przywrócił ją do życia, ona dalej, jej twarz jest żywa i wszyscy się nią zachwycają i do tego nie wystarczy urody, tylko po prostu trzeba mieć taką osobowość, żeby przejść od sprzedawania kwiatów, aż po prostu po bycie na talerzach i śpiewanie w operze. Ła, to się nazywa babka. Nastolatnie nie patrzę na swoje ręce, nie zerkam w lustro. Tak jakby nie było części, dwóch części mojego ciała, dwóch rąk. Kolejną rzeczą jest też coś, co publikowałam na Facebooku, ale mam wrażenie, że nie dotarło to do takiej ilości osób, jak bym chciała. To jest taka akcja społeczna, Tatuaże dla wolności i to jest tak fajna akcja. Po pierwsze, mi się strasznie podoba, bo to jest polska akcja, a po drugie, bardzo, bardzo mi się podoba, że ta akcja ma taką świetną oprawę, jest naprawdę świetnie nakręcona i ma świetne logo. Bo to w polskich akcjach nie zdarza się tak często, a takie inicjatywy warto, żeby promować i warto, żeby właśnie ładnie nakręcić, żeby one trochę wzruszyły publiczność, bo wtedy wpakuje się mniej więcej pieniędzy i one są bardziej nośne. I tutaj akurat to się naprawdę udało, świetnie się ten film ogląda, wszystko jest idealnie dopracowane, ale o czym to jest? To jest o kobietach, które siedziały w więzieniu, mają tatuaże, które je stygmatyzują, czyli tatuaże, które są tak brzydkie, że widać, że są tatuaże więzienne i to im utrudnia w znalezieniu pracy, ale też pogarsza ich samopoczucie i samoocenę. Mój tatuaż zrobiłam 8 lat temu, będąc w zakładzie poprawczym. Chcę to zrobić dla swoich dzieci, ponieważ je kocham, no, po prostu. Wiecie, każdy z popełniał jakieś błędy, nie każdemu te błędy są wypisane na skórze. Tym kobietom funduje się nowe tatuaże, które są takie fajne, kolorowe, które wyglądają naprawdę, naprawdę spoko. Nie mam wendety. Jezu, nie mam wendety. Ta akcja jest mega, mi się bardzo podoba. Zobaczcie, dajcie łapkę w górę tam albo napiszcie coś miłego tym kobietom, bo one pewnie czytają te komentarze pod tymi filmami i chyba mi się wydaje, że potrzebują takiego wsparcia. No generalnie no, ciepło się robi na sercu, że się takie fajne rzeczy robi, bo wiecie, łatwo pomagać małym dzieciom chorym na serce. Znaczy ja nie hejtuję chorych dzieci na serce, tylko że generalnie dzieciakom łatwiej pomagać, a dużo trudniej mi wyciągnąć rękę do byłych mięśniarek, więc to jest naprawdę jak dla mnie no, wielkie kciuki w górę. Panie
jest ciałem calusieńkim, pupy, cycki, płaskie brzuszki, w kalaretce martwe nóżki. No i doszliśmy tym razem do ostatniej rzeczy, no i to jest piosenka Micro Music, Niemiłość 2 chyba, ale tak naprawdę nikt o tym nie mówi niemiłość, tylko wszyscy mówią w dupie to mam, bo to jest piosenka właśnie, refrenem jest właśnie ten piękny frazes. W dupie to mam, w dupie to mam, w dupie to mam, w dupie to mam. Jeżeli macie taki ciężki tydzień i wszystko się na was zwala i wszyscy czegoś od was chcą, to puśćcie sobie tą piosenkę, połóżcie się na łóżku, odetchnijcie głęboko i miejcie wszystko gdzieś. W dupie to mam, w dupie to mam. Bo nie ma się co przejmować i po prostu ta piosenka mnie tak relaksuje i daje mi taką radochę. I serdecznie pozdrawiam Dominikę, która wysłała mi ten utwór. Wielkie buziaki dla ciebie. No i to już by było na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja i że trochę was zainspirowałam. Do zobaczenia jutro, oczywiście, bo wiecie, widzimy się codziennie o 18. Buziaki, pa pa. Dupie to mam. Thank you.